Lecimy dalej z tematami. Nadrabiam. Moje gardło jest w miarę w formie, ale jeszcze jakieś zapalenie spojówek mi się przyplątało. Dlatego tak wyglądam średnio. Ale relacja z mojej wizyty w Holandii, w Pitbull Gym, gdzie miałem poprowadzić kilka szkoleń w różnej tematyce. Przyjechałem wcześniej zrobiliśmy taki pozaplanowy jeden trening. Pozaplanowy jeden trening. A później niestety gruchnęły informacje o zamykanych lotach, wszystkim kwarantannach, więc tego dnia, którego miało się to zaczynać tak na dobre, miało być te kilka tych szkoleń przeprowadzonych, to no niestety musiałem wracać. Musiałem wracać. Tutaj wielkie podziękowania dla Artura i dla Kasi. Są parą, jednocześnie zajmują się, szefują Pitbull Gym. Pomogli mi, zorganizowali, wrócić, bo wszystko było zamknięte. Wszystko. Do ambasady dzwoniłem, to był automat, mówił, że ambasada nieczynna. Po prostu tragedia. Lotniska, kurde, telefonów nikt nie odbiera. Przewoźnicy nic nie odbierają. Maila od Wizzairu dostałem dopiero parę dni po powrocie do kraju. Ambasada nieczynna, tam przekierowanie do jakiejś specjalnej komórki MSZ, która miała tam przejąć działania czy coś. Też nie działa. Nikt nie chciał gadać. Wszystko pozamykane. No a tutaj tam rozpuścili Wici, kurczę, umożliwili mi powrót do kraju. Zresztą generalnie ja sam się zastanawiałem, czy jechać, czy zostać. Mówię, kwarantanna. I tak po tym powrocie i tak miałem się zostać. Dlatego otóż jestem się kwarantanować, tak dmuchając na zimnie przed powrotem do domu, że zobaczyć, czy się rozwija. Co prawda koronawirusa nie mam, ale tak czy inaczej coś mnie dopadło, więc w sumie i tak dobrze. Więc zastanawiałem nad tym, żeby zostać, no ale to tam stwierdzili, że tutaj cholera wie, jak to się w tej Holandii rozwinie, że tak faktycznie ta sprawa się rozwijała z godziny na godzinę. Było dużo sprzecznych komunikatów, jeśli chodzi o stronę rządową, bo raz było, że będą zamykać tam lotniska za 2 dni, a 2 godziny później okazało, że już jest wszystko pozamykane. Więc troszkę mnie tak wypchnęli. I myślę, że dobrze. Także bardzo dziękuję za opiekę. Dostałem taki fajny łańcuszek z rękawicą. Poczułem się jak ten. Poczułem się jak Rocky Balboa też dostał taką rękawiczkę. Także trening fajny, grupa, ten trening, który zrobiliśmy, grupa zaangażowana. Twarda, nawet trochę za bardzo. Przystopujcie trochę. Troszkę luzu, ale to jest dobrze. Nie wyrzucamy tego, tylko tak troszeczkę pod kontrolę bierzemy. O, może tak, bo to się na pewno przyda w walce. Tylko czasami właśnie w nauce troszkę przeszkadza, ale petarda, podobało mi się praca grupy. I wszystko, i zaangażowanie. Także, moi drodzy, no nie bardzo więcej mogę powiedzieć. No klub jest, poza tym, że klub jest bardzo fajnie urządzony, bardzo mi się podoba, jest trochę i to fajnych ciężarów do podnoszenia, takich, że nawet jak ktoś jest taki właśnie troszkę, ma więcej pary w łapie, to też pohula, 40-kilowe kettle, hantle, to samo, takie nawet cięższe, także w tym kąciku siłowniowym to jest co porobić, nawet dla kozaków. Także wiem, że tutaj trochę osób z Holandii mnie słucha, więc bardzo polecam Pitbull Gym Haga. Baza sprzętowa spoko. Artur, trener, z pasją mega zaangażowany, normalnie wszystko by zrobił dla swoich podopiecznych, także tym bardziej. No i plus wiedza, wyszkolenie, rewelacja, jeśli o mnie chodzi. I plus, nie sam, bo obserwuję tam jego wrzutki. Także Arturze, niesamowity zmysł, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o samoobronę. Moi kochani, Artur ma takie troszeczkę w tym temacie niskie mniemanie o sobie, bo mówi, no bo ja nie coś tam, nie ten, ale powiem wam tak.
z tą jego wiedzą o realiach, bo Artur też pracował kupę czasu na bramkach. No nie wiem, czy te inne rzeczy mogę mówić, bo to mówił, a tamto nie wiem, ale ma kupę takich różnych doświadczeń, obcował, był blisko naprawdę ciężkich sytuacji. Ma wiedzę o tym z pierwszej ręki. To jest nieoceniony materiał, bo oczywiście instruktorzy są do pewnego momentu, każdy może być instruktorem samoobrony. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu. Ale na tym najwyższym poziomie, jeśli chcecie wiedzieć, poznać, jakie są emocje, odczucia w sytuacji, jakie są zagrożenia, co przebiega przez głowę. Oczywiście tobie może przebiegać przez głowę coś innego, ale już masz jakiś punkt odniesienia, tak? To trener, który był w sytuacji, to jest nieodzowny element. Nawet jak trenujecie gdzieś u jakiegoś innego trenera, to do takiego się wybrać na szkolenie, seminarium, czy zapłacić za trening personalny, bo ta wiedza po prostu jest nieoceniona. I naprawdę warto wydać takie pieniądze na trening personalny z człowiekiem, który ma takie bogate doświadczenia, więc plus naprawdę oboje mega otwarci ludzie, także ten ser, przepis na ser. Nie mówię z czym, bo przepis jest krótki, prosty, ale ten to taka tajemnica. Jak będziecie, zapiszecie się do klubu, to może wam zdradzą. Także już jadłem u siebie znowu. Także Kasia, dziękuję. Dziękuję wam za gościnę, za opiekę tam, że wszystko załatwiliście się, że mogłem sobie wrócić. Siedzę teraz w kochanej Polsce. Co by nie mówić o tym, co się dzieje, czy władze takie, nie inne, ale to jest kurde dom. Więc bardzo się cieszę, bardzo, bardzo dziękuję. Polecam trening w Pitbull Gym. Zobaczyłem, grupa naprawdę elegancko pracuje, to co obserwuję, bo tak płodnie wrzuca różne kwestie dotyczące właśnie samoobrony. Artur, trener Pitbull Gym Haga. Naprawdę polecam z czystym sumieniem zajęcia i treningi. I jeszcze raz dziękuję całemu Pitbull Gym za gościnę, zwłaszcza Arturowi, Kasi i Jackiemu. Pogryz nie połapie, ale standard. Mój pies, zanim jakiś będę się ograniczał, bo tu wiązanka byłaby bardzo długa. Więc zanim go otruł, to też się tak bawiliśmy, to z zakrwawionymi rękami pociętymi wracałem do domu po zabawie z psem. Także ten, miłe wspomnienia. Także dziękuję za wszystko. Oczywiście widzimy się, jak tylko się całe zamieszanie skończy, to widzimy się i dokończamy tematy. Rośnijcie w siłę, bądźcie zdrowi i bawcie się dobrze.